Cześć, mam na imię Kornel, jestem z Digital24. Wielu z Was poszukuje rozwiązania, które pozwoliłoby w wielu aparatach różnych marek zastosować różne lampy błyskowe. My takie rozwiązanie znaleźliśmy dla Was. Jest to Kaktus, którego jesteśmy dystrybutorem w Polsce. Dzisiaj opowiem Wam kilka słów na temat wyzwalacza, lampy błyskowej Kaktusa, jak i kilku akcesorii, które mamy ze sobą, m.in. tutaj softboxu 60x60 cm. Kaktus V6 Mark II jest jednocześnie nadajnikiem, jak i odbiornikiem. Po włożeniu na aparat automatycznie wykryje, że został podłączony do aparatu marki Canon. W tym wypadku odbiornik mamy podłączony pod lampę nikonowską i automatycznie odbiornik wykrył, że jest to lampa nikonowska. Najważniejszą cechą Kaktusa V6 Mark II jest synchronizacja z krótkimi czasami naświetlania do 1/8000 sekundy. Jedną z bardzo ciekawych funkcji jest AF Assist. Jest to dioda wspomagająca ustawienie ostrości. Jest ona umieszczona jak i w nadajniku, jak i w odbiorniku, ale także w lampie Kaktusa RF60X. Dodatkowo jest też funkcja Multimaster, która pozwala na sterowanie wieloma nadajnikami przez wielu fotografów jednorazowo. Jeżeli oprócz możliwości sterowania lamp zewnętrznie, radiowo, chcecie podpiąć też lampę błyskową na aparat, aby mieć chociażby możliwość TTL, to jest taka funkcja jak TTL Pass-Through, która w tym momencie, podpinając lampę Canona przez nadajnik do aparatu Canona, umożliwia nam sterowanie lampy w TTL-u. Pozostałe lampy oczywiście będą działały na manualu. Jedną z najistotniejszych rzeczy, jaką mamy do dyspozycji, jest możliwość sterowania kątem rozsyłu światła, jak i mocą błysku. W tej chwili mam ustawioną pełną moc, działa to bardzo dobrze, szybką zmianą ustawiam sobie 1/16, działa poprawnie. Nie bez powodu mam teraz w rękach aparat marki Fujifilm, bowiem od pewnego czasu jest już dostępna najnowsza aktualizacja, która umożliwiła nam wgranie funkcji TTL do Kaktusa V6 Mark II. W tym więc przypadku przez aparat Fuji do lampy Nikona SB800 poprzez odbiornik Kaktusa przekazujemy pełen TTL oraz pełen HSS. Mało tego, przez funkcję TTL Pass-Through w tej chwili możemy zmiksować już trzy systemy i korzystając z aparatu Fuji, nadajnika Kaktusa, lampy Canona, odbiornika Kaktusa, jak i lampy Nikona, korzystamy z HSS-a, TTL-a w trzech różnych systemach. Idealnym uzupełnieniem całego systemu jest lampa Kaktusa RF60X o liczbie przewodniej 60, która doskonale współgra z nadajnikami Kaktusa, a posiada wszystkie funkcje odbiorników, więc jeżeli nie zostały Wam stare lampy Canona, Nikona, Pentaxa czy innych marek, to możecie ją zakupić i wtedy potrzebujecie tylko nadajnik. Idealne w plener, idealne do domowego studia, nic tylko używać. Przedstawiliśmy Wam już najważniejsze cechy teoretyczne kaktusów. Teraz zrobimy sobie część praktyczną, zrobimy kilka ciasnych portretów. Do tego wykorzystamy, myślę, softbox CB60W z białą powłoką wewnętrzną i lampę Speedlighta SB800. W ofercie jest jeszcze oczywiście parasolka, ale myślę, do dzisiejszych celów bardziej nada się jednak softbox. I zapomniałem. Jeżeli macie pytania, śmiało komentujcie, postaramy się jak najszybciej odpowiedzieć na Wasze pytania. Tak samo zapraszam na nasz profil na Facebooku, tam też możecie zadawać pytania, też postaramy się jak najszybciej odpowiedzieć. Tym razem to już wszystko, naprawdę dziękuję, do zobaczenia, cześć.